Siedzimy dalej. Siedzimy, no. I dalej nie wiemy. Ale to tu czy normalne. Pojedziemy. To normalne, tak. Tym się nie przejmujemy. Zawsze tak jest. Z tą Chorwacją przecież też tak ostatnio było. No. Do ostatniego dnia, nie wiadomo. Tak jest. No i w sumie gdzie problem? No nie ma. No. Nie ma problemu, no ale jest połowa sierpnia, no to... Jak nie teraz, to... To koniec. No właśnie. Jeszcze to Kaorle teraz. Urodziny Andrzeja. No, wszystko naraz, nie? No, właśnie mieliśmy jechać do Kaorle we wrześniu. Się okazało, że urodziny kolegi Andrzeja z Gdańska są. Dostaliśmy zaproszenie i... W związku z tym, że to nie pierwsze zaproszenie i... No. I przeważnie było tak, że właśnie mieliśmy jakieś plany w tym terminie. Nie mogliśmy być często na tych urodzinach. No to w tym roku nie będziemy, to myślę, że spora kreska nam się zapisze tam. Rozmawiałem z nim, zrozumiał oczywiście, no ale napisał, że byłoby mu bardzo miło, jakbyśmy dotarli. Pewnie, że tak. No, to takie są właśnie dylematy. Tak. No. To tego. No Toyota by się przydała, jakbyśmy pojechali. Później we wrześniu też by się przydała, bo tak to stoi. No tak. Tak samo jak BMW zresztą. A to nie jeżdżone. No ale dobra. To nic. Dobrze byłoby, jakbym pamiętała jutro zamówić dmuchańca. Na te urodziny, tak? No. Cześć, kochany. Bo jak się okaże, że wiesz... No, żebym miała jeszcze jakieś pole manewru. To się nie da tego wyrwać. To jest... A tu są nożyczki w tym. No idę po nożyczki, tylko że te nożyczki są kiepskie. Trzeba mu łeb trzymać jakoś. Nie chcę go, wiesz, ukłuć tym. No. Bo one są takie ostre, te nożyczki. Nie? A jak dobra, ja będę zaraz go głaskać, a ty będziesz chciał, to się da na to nabrać, czy nie? Na to nie nabierze. No ty piesku. Nie ty. A ty. No, chyba się ściemniał, tak mi się wydaje. Co? Jak oglądałem ostatnio jakieś filmy stare, to chyba był jaśniejszy kiedyś. Teraz taki się ciemny zrobił, ale fajny jest, nie? No, ciemny na pysku. Już jesteś bardzo ładny. Trochę mnie denerwujesz czasem, ale ogólnie cię lubię. Dziewczyny mu muszę dzisiaj spytać i opierdzielić chyba, bo uszy mu pomalowały. Co? No zobacz. Jak jedno to? Ucho ma czerwone, a drugie tam jakieś inne. Ale gdzie niby? No, co ty opowiadasz? Co głupoty. Co one ci zrobiły, Gryniu? Pokaż. No ale jak to zobaczyć, jak on... Teraz już mu chyba trochę zeszły. Ale co, farbami by go malowały? No a czym? Ja tego nie widzę, szczerze. Pomalowały ci te gościowy? No dobra, tu jest czerwony rzeczywiście. No. Kupak. Nie skacz na mnie, spróbuj tego. Nie skacz, nie. Już. No głaszcz, no. Ojej, jaki to jest dzieciak. Masz stary, a głupi, no. No masz za 4 lata, nie? No. 28. Jak on skoczy kiedyś tak na mnie, to pożałuję. No. Co tam, nio, kochany? A ty znowu te koła myjesz? To jest niekończąca się opowieść, no naprawdę. To jest terenówka. Dajże spokój, chłopie. Cisiutkie muszą być, dobrze. No to tak. Co? Nie kupiliśmy sobie żadnej coli zimnej, ani nie ma czegoś takiego, no właśnie zimnego, tak, gazowanego. Ja w ogóle to mam taką ochotę na coś i nie wiem na co, i to jest właśnie ten problem. Ale żarciowego coś, tak? No nie wiem, coś do picia, do jedzenia, nie wiem. Coś słodkiego, czy... Nie wiem! No gdzieś też nie mam ochoty. Myślałam, że tym lodem tylko znalazłam tam w lodówce się trochę uspokoję, ale nie. To nie było nawet blisko. Tak jak on się ucieszy. Powiedz, że musisz pomóc. A z
Trzeba trochę ugryzia tutaj zbajerować, wiesz, zająć jego uwagę, żeby się dał tutaj wyregulować. Co? Ale ma takie, wiesz, falbanki przy pysku, które powodują, że wygląda jak zaniedbany jakiś. Że był ostry Władek. Nie wiem, czy to się robi. Czym? Nie, no. Nie, ja wiem, czy mi jest nerwanie tylko. Może będzie. No dobra, ale ja będę go głaskać. Przestań te koszulki tak wyciągać, Władek. Gabciu. Chodź, Gabciu. Będziesz go, będziesz go tutaj. Matka i przystępujemy do akcji. Nie będę, nie będziemy nagrywać. Siadaj na nim. Trzymaj go. Ja go będę głaskać. Ładeczkiem. Chodź, Wadek. Chodź. Nie. No ale ja chcę cię pogłaskać. A co ty robisz? No tu chcę cię głaskać. No połóż się tak jak... Nie, musisz się rozłączyć. No, to sorry.